Rozdział szesnasty Bukowego dręczył koszmarny sen, uciekał z pędzącego pociągu. Była noc. Przez zamarznięte okna w bladym, niemal trupim blasku księżyca widać było bezbrzeżną, śnieżną pustynię. Nic, tylko śnieg. Saladynowy, jak gdyby podchodzący wodą. Przed nim był długi korytarz wagonu. Biegł równo przez całą długość pociągu, ale w miejscu, gdzie normalnie powinny być drzwi do przedziału, znajdowały się płyty z ciężkiego metalu, jakby z ołowiu lub pancernej stali. I nie było widać ani świateł, ani uchwytów, tylko czerwony chodnik, niby jedna krecha przekreślał niekończącą się perspektywę. Bukowy uciekał, ale nie wiedział przed kim. Czuł tylko, że musi wyskoczyć z pędzącego obłędnie pociągu. Co chwila oglądał się za siebie słyszał wyraźnie tupot biegnących za nim prześladowców, lecz nie widział ich postaci. Wiedział jedynie, że grozi mu ogromne niebezpieczeństwo. Nagle zobaczył przed sobą dwie przyczajone postacie w czarnych mundurach. Zatrzymał się, zawrócił. Biegł w przeciwnym kierunku, ku temu wzmagającemu się tupotowi ścigających go ludzi. Obejrzał się. Nikogo za nim nie było, lecz gdy spojrzał przed siebie, znów zobaczył tych dwóch. Nie mógł zrozumieć, w jaki sposób znaleźli się przed nim, skoro przed chwilą go ścigali. Tracił już siłę. Sto razy zawracał, sto razy słyszał za sobą tupot nóg, i sto razy spostrzegał przed sobą ludzi w czarnych mundurach. Naraz zatrzymał się, uniósł ręce do góry i zawołał zdławionym głosem. Nie mogę dłużej, nie mogę. Wtedy ktoś szarpnął go za ramię, ocknął się. Zobaczył nad sobą pogodną twarz błaszczyka. Wstawajcie, zaraz będzie śniadanie. Błokowy przetarł dłonią twarz. Śniadanie? wymamrotał zaspany. Rozejrzał się, chcąc sprawdzić, gdzie się znajduje. I nagle doznał ogromnej ulgi. Poznał ten sam mały pokoik, w którym w nocy położyli się spać. Było ciepło. Obok niego leżał antek Wichniewicz. Jego zarośnięty policzek odcinał się ostro od biało powleczonej poduszki. Na drugim łóżku zobaczył wystające spod pierzyny sino-czerwone, lekko opuchnięte stopy lasaka. Odmroził nogi, pomyślał. A potem znów opadły mu powieki. W całym ciele czuł dziwną ociężałość. Nie wiedział, czy z przemęczenia, czy nie otrząsnął się jeszcze ze snu. Błaszczyk targnął go znów za ramię. Wstawajcie! — Pani Zaklicka już czeka. — A która to godzina? — zapytał Wichniewicz, nie otwierając oczu. — Ósma dochodzi. — Siakrew. — Pospałbym jeszcze przynajmniej trzy dni. Bukowy przeciągnął się długo i rozkosznie. Ciepła izba, czysta pościel, dymiąca w dzbanku gorąca woda. To wszystko wydało mu się zupełnie nieprawdziwe i aż niepokojące. Z trudem wygrzebał się spod pierzyny. Zerknął w stronę Błaszczyka, który usiadł na krześle i w milczeniu ćmił papierosa. – A ty, bracie – zażartował – to jak anioł stróż. Błaszczyk uśmiechnął się. – Jaki tam anioł stróż? Po prostu tak się złożyło. Bukowy podszedł do lasaka. Nachylił się nad nim. – Jego nie trzeba budzić – usłyszał głos Błaszczyka. Pani Zaklicka zaglądała już do niego. Mówi, że ma gorączkę. Jędrek przyjrzał mu się uważniej. Lasak leżał z szeroko rozrzuconymi rękami, usta miał otwarte, a wargi spieczone i popękane. Dali mu szkołę powiedział, kręcąc głową. Tydzień maglowania w preszowie, a potem cała noc w kajdankach. Przejdzie mu rzucił dobrodusznie błaszczek. Grunt, że cały i między swoimi. Bukowe zbliżył się do wiszącego nad umywalką lustra. Przyjrzał się swemu odbiciu. Przejechał dłonią po szorstkich od zarostu policzkach. Trzeba się ogolić powiedział przeciągle. naraz zwrócił się do błaszczyka: A ty? Co z tobą będzie? kolejarz wzruszył ramionami. O mnie się nie mart, dam sobie radę. No dobra, ale do luchowa, nie masz po co wracać? Niby nie. Przez nas straciłeś robotę. To głupstwo. Mnie już kolej obmierzła. A o robotę tutaj nie trudno. W lesie czy przy drzewie można lepiej zarobić. A nie będą pana poszukiwać, kiedy zobaczą, że pan zniknął nagle? Zapytał Wichniewicz. Będą, odparł z naiwną dobrodusznością. Zmiarkują, że te wagony to ja odczepiłem. Ale to głupstwo. Dla pana to wszystko głupstwo, rzucił Wichniewicz nalewając wodę do miednicy. Zapadło krótkie milczenie. Po chwili Bukowy zagadnął. A ta gospodyni to pewna osoba? Pani Zaklicka? Błaszczyk ożywił się nagle. Oczy mu pojaśniały. To przecie dusza, nie człowiek. Ja ją dobrze znam. Ona już nie jednemu pomogła. W czterdziestym roku, jak tu ludzie przez granicę na Węgry szli, to u niej nieraz i dziesięciu nocowało. Dusza, nie człowiek. A jej mąż tak samo. Mało dziś takich ludzi jak oni. Wichniewicz zamienił z Bukowem porozumiewawcze spojrzenie, a potem znów zagadnął. Mówi pan, że pomagała ucieknierom? No jakże? Czasem sama ich przez granicę przeprowadzała, bo na Słowacji ma krewnych. Wichniewicz uśmiechnął się do Bukowego. No widzisz, Jędrek? Jakżeśmy trafili? Ty, Jędrek, powiedział Wichniewicz, kiedy Błaszczyk wyszedł z pokoju. Mnie się zdaje, żeśmy trafili w dziesiątkę. Granice mamy o krok, pewnych ludzi i jeszcze kontakty na Słowacji. Trzeba będzie z nią pogadać, dorzucił spokojnie Bukowe. Zostaw to mnie. Właśnie o tym myślałem. Ja będę musiał sypnąć się do zakopanego, a wy z Jaśkiem poczekacie tu na mnie. Będziesz miał czas obgadać całą sprawę. Wichniewicz spojrzał nań z troską. Może odpoczniesz jeden dzień. Zwariowałeś? Kości by się zastały. Zresztą Twardoszowa czeka. Pewno wszyscy się niepokoją. Cholera, zaklął cicho Wichniewicz. Szkoda, że tylko część tej poczty została. To, co miał w butach pod futrówką, przepadło. Ale mam nadzieję, że to były te same szyfry. Te same? Zdziwił się Jenrek. Często tak się robi. Dla asekuracji, rozumiesz? W tym momencie w drzwiach ukazała się głowa pani Zaklickiej. Panowie, kawa wystygnie. Przy śniadaniu Jędrek poczuł, że ogarnie go jeszcze większa ociężałość. Jedzenie mu nie smakowało. Z zazdrością spoglądał na Wichniewicza, który z wielkim apetytem pochłaniał kromki chleba grubo posmarowane topioną słoniną i popijał kawą zbożową. Gorączka mnie chwyta, pomyślał i instynktownie dotknął dłonią czoła. Czy źle się pan czuje? zapytała kobieta. Nie, nie odparł pospiesznie. Jestem tylko trochę wypompowany. Wichniewicz zwrócił na niego baczne spojrzenie. Może ja pójdę, a ty zostaniesz przy Jaśku. Ale skąd? Jędrek żachnął się niecierpliwie. Mówię ci, że nic mi nie jest. To pan zaraz wyrusza? Zapytała Zaklicka. Tak. Szkoda, bo gdyby pan poczekał, to za godzinę, albo i wcześniej, jedzie do łopuszyn nasz sąsiad to pewny człowiek zapytał Wichniewicz Nie wspominałabym o tym gdybym nie miała do niego zaufania Smolej odezwał się Błaszczyk. – Właśnie Smolej skwapliwie potwierdziła gospodyni Z nim to możesz jechać na koniec świata uśmiechnął się kolejarz No to jak zagadnął Wichniewicz i posłał Jędrkowi przyzwalające spojrzenie To się nawet dobrze składa powiedział Bukowy z namysłem Do Łopuszyn to smak drogi w tej samej chwili poczuł, że chwytają go dreszcze. Przestraszył się, lecz nic nie powiedział. No, niechże pan je, panie Jędrku, usłyszał obok siebie głos Zapickiej. Popatrzył w jej stronę i z jeszcze większym przerażeniem stwierdził, że jej sylwetka rozpływa się jak we mgle i traci konturę. Mam gorączkę, pomyślał.